Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Prowadź mnie, królu, w twe komnaty. Cieszyć się będziemy i weselić tobą i sławić twą miłość nad winą. Słuchajcie, my zaczęliśmy 3 lata temu i idea tego teatru jest taka, że najważniejsze z tych rzeczy, o które nam chodzi, to jest spotkanie z żywym widzem. Dość dużo jeździmy po Polsce, pomimo tutaj naszych niesprawności czy niepełnosprawności. Jakoś to nam nie przeszkadza w tym, żeby jeździć w długie trasy. Jest to oczywiście bardzo trudne, ale też ten trud, myślę, że nas buduje jako taką małą wspólnotkę, jako grupę takich przyjaciół. Ja jak spotkałem się tutaj z moimi przyjaciółmi, to zdecydowałem, że na pierwszy ogień poszedł spektakl, który nazwaliśmy Exit, tak jak teatr. Co to znaczy Exit? Wyjście awaryjne, nie? Wszędzie widzimy w jakichś tam centrach handlowych, w biurach, w szkołach pewnie też są te znaczki takie ze strzałką, gdzie trzeba biec. Ja sobie pomyślałem, że ten teatr to będzie takie wyjście awaryjne dla nich, ponieważ problem niepełnosprawności rozwiązuje się nie za pomocą jakichś tysięcy udogodnień, tylko problem niepełnosprawności rozwiązują ludzie. Bardzo się cieszę, że mogę jeździć na próby codziennie, bo my się z Maciejem spotykamy codziennie i po prostu ta, jakby nie była w teatrze Exit, to by czegoś mi brakowało. Zżyłam się z moimi przyjaciółmi. Nasza metoda pracy jest bardzo prosta. Ja tu nie mam żadnych teorii, nie buduję żadnych teorii. Trzeba siebie rozdawać innym ludziom i wtedy ten efekt jest po 100-kroć wynagrodzony. Praca w tym zespole to jest taka praca, która bazuje na potencjałach naszych aktorów. Ja nie znam człowieka o większej wrażliwości od Marcina. I Marcin jest absolutnym, słuchajcie, fenomenem, bo Marcin kocha poezję. Powiedziałbyś coś? Mój Bóg jest głodny, ma chude ciało i żebra, nie ma pieniędzy, wysokich katedr ze srebra, nie pomagają mu długie pieśni i świece, na pierś zapadłą nie chce lekarstwa. W aptece bezradni rząd, ministrowie, żandarmi, tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić. Tu mieszkam od urodzenia. W tym domu się urodziłem 17 lutego 1938 roku. Ta nasza miejscowość nazywała się niegdyś Kępa Grabska. Należeliśmy po terytorium Węgrzce Wielkiej, Grabie. Później nas przeniesiono do Nowej Huty w 1972 roku. Przecięła nas Wisła, która w rzeczywistości połączyła domy. Jedne zostały z prawej strony brzegu, drugi z lewej. Myśmy pozostali po lewym brzegu Wisły. No i także mieliśmy tutaj ten prom, który w rzeczywistości my się komunikowali ze stroną prawą na lewą. Do szkoły w rzeczywistości i do kościoła przewoziliśmy się przez łódkę. Łódką przewoziliśmy się do kościoła i do parafii naszej, bo to było Grabie parafia. Z prawej strony rzeki. Czy pogrzeby, czy śluby, czy coś jakoś, tośmy się wszystko przestawiali przez prom.
No, na Wisłę kąpało się wybiśle, przechodziło się, jak nie było łódki, płytka woda, pozdjęło się portki i wszło się. Tarkarnister na plecy i przez wodę. No bo była woda płytka, ciepło w lecie. No, a jak przyszedł mróz, chodziło się do szkoły, to Wisła zamrzała. No tośmy przechodzili przez Wisłę, przez lód. Do każdego się gniazda człowiek przyzwyczaja, jak i kura na jajku, jak to mówiąc. No, tu jest cicho, spokojnie, nad wodą, odpocznie człowiek ze wszystkim. Tylko nie lubię łowić ryb, bo bym sobie kupił wędkę, ale nie kupuję wędki, bo nie mam do tego pociągu.